O, udało się. Uniknąłem jakoś tego. 90 na 187. Nie jest to wynik jakiś zły. Z drugiej strony nie wiem też, czy mogę czuć teraz, nie wiem, powód do dumy. Czy mogę czuć się dumny teraz? Nie wiem. Wiem tylko, że ten Aku-Aku faktycznie by mi się teraz przydał. A to, że jego tu nie ma, no to tak troszeczkę mnie dezorientuje. O kurcze! Nie zdążyłem użyć tego R2. Kurczę. No i tutaj niestety wykrakałem z poprzednim poziomem. Mianowicie szczęście mi jednak nie dopisuje dzisiaj. Oczywiście, że mogłem tak to od początku zrobić. A ja chciałem, kurczę, przyspieszyć i to, widzicie, pośpiech powoduje właśnie takie głupie decyzje i później wygląda to co najmniej komicznie. Bo później giniesz w taki właśnie w głupi sposób, a oglądająca osoba po prostu ciśnie z ciebie pompę. Bo hehe, ona by to inaczej zrobiła. No wiadomo, no każdy tutaj by inaczej to zrobił na moim miejscu. Dobra, widzę, że tam mamy Aku-Aku i życie, więc trochę tutaj nam jagodek bumpa wpadnie. Dokładnie. Całkiem w porządku wygląda sprawa. O! Coś tu widzę. Tam jest ukryty klejnot, widzicie? To właśnie chyba o tym klejnocie właśnie czytałem, że to był właśnie jeden z najbardziej skubanych klejnotów. No, ludzie bardzo mocno cisnęli, że tak powiem, za zrobienie takiej lokalizacji, bo kto by się w sumie domyślił. No, ale można też i w taki sposób to zrobić i przy okazji nie zginąć. Co jest według mnie zalecane, żeby tak robić. Aczkolwiek wiem, że ludzie mają inne sposoby, żeby zdobyć ten klejnot. Niektórzy z tego co widziałem nawet kiedyś, na początku jak się interesowałem tymi odwróconymi poziomami, to właśnie sobie widziałem, że ktoś tam ogarnął coś takiego, czyli po prostu sobie zginął, czyli poświęcił się za klejnot. No ja nie mam zamiaru czegoś takiego praktykować, tym bardziej, że już i tak mam zdobyty ten klejnot, więc nie widziałbym sensu, żebym coś takiego teraz robił ponownie. Może jak wszystko dobrze pójdzie, to będziemy mieli 4 klejnoty, bo będziemy może mieli za wszystkie skrzynki, o ile doczekam się tego. W najgorszym wypadku to będzie kolejny poziom, gdzie będziemy po prostu mieli te 3 klejnoty za... W sumie nie, to 4 będziemy mieli, bo ukryty przecież. A gdybyśmy mieli jeszcze klejnot za wszystkie skrzynki, to mielibyśmy 5. Tak więc stan byłby o wiele lepszy. Bo tutaj by nam tylko brakowało za te... Za 3 śmierci, nie? No tej końcówki bardzo nie lubiłem. I to w normalnej wersji i w tej wersji. Ale udało mi się całkiem tutaj fajnie tą stalową skrzynkę zniszczyć, tak więc nie mam powodu do złości. I co? I teraz będziemy mogli znowu użyć naszego... A, jeszcze nie. Bo tutaj zaraz będziemy mieli Akano w sumie. To będę mógł się cofnąć i zobaczyć, gdzie tutaj są skrzynki, a podejrzewam, że gdzieś, kurczę, blisko są. Zapomniałem, że tutaj mamy te ściany, przez które musimy tutaj sprintować. Aj, gapa ze mnie w sumie. Gapa to mało powiedziane. Dobra, tutaj nic nie ma. Przynajmniej ja nie widzę, żeby była jakaś skrzynka, więc chyba wygląda na to, że tylko z tej strony będą jakieś skrzynki. A, tutaj była jeszcze ukryta. O, ale to mi się udało ją całkiem fajnie zniszczyć, więc mogę chyba już spać spokojnie i lecieć do przodu. Dobra, jesteśmy. Jednej skrzynki brakuje. Kurczę pieczone, gdzie ona mogła być? Niedobrze, no to tylko 4 klejnoty mamy tutaj zebrane. No, brakuje nam za jedną skrzynkę, tak więc tutaj będę musiał sobie już wrócić poza anteną, bo mniej więcej podejrzewam, gdzie ta skrzynka może być, aczkolwiek pewności 100% nie mam, więc dlatego nie będę tutaj dawał żadnych osądów. Dobra, nasz stan jest teraz następujący, 70%, więc możemy teraz z dumą zaatakować bossa. Jest to oczywiście Embryo. Zobaczymy, jak walka z nim będzie wyglądała teraz w trybie na odwrót. Nie mogę się szczerze tego doczekać. Dobra, więc zaczynamy. Kurczę, powiem wam szczerze, że to tutaj troszeczkę jest zmyłka, ponieważ przez to, że mamy tutaj taki czarno-biały filtr w zasadzie, to ciężko się połapać, który to jest kolor, który mamy unikać. O, teraz kolorki wróciły chociaż na chwilę. Więc mniej więcej teraz można ogarnąć, którego trzeba unikać. Całkiem fajnie nawet wygląda ta arena teraz. No ciebie ludzie nie traktują na poważnie, no bo ty nie chcesz sam siebie traktować na poważnie, nie? Dobra, To jeszcze pamiętam z tej konfrontacji. On sobie oczywiście spadł. Okej. I zium w dół. Dokładnie tak. Dobrze, żeśmy tego tak w sumie całkiem dobrze uniknęli, bo mogłoby to się źle skończyć. I proszę. I cały boss. I po bossie. Fajnie, fajnie, fajnie. Boss został pokonany. Żadnej trawki oczywiście za to nie dostaliśmy, no bo twórcy nie ogarnęli czegoś takiego, żebyśmy za pojedynczych bossów dostawali trawki w trybie na odwrót. 71% gry, czyli dostaliśmy 1% za bossa i teraz sprawdźmy skórki. Czy faktycznie nową skórkę żeśmy otrzymali. Na 2 kółkach. O, czyli mamy teraz Crasha Harley'a. Tutaj w zasadzie nic nie udało nam się odblokować, więc możemy teraz w sumie sobie go ubrać w taki sposób. I teraz mamy komarze moczary, kilka dni temu. Aczkolwiek tutaj wezmę sobie Koko. Koko. Eurospoko. I ogarnijmy sobie jakiś jej skin w sumie. No to niech będzie taki. Czemu by nie? Lecimy teraz z poziomem na odwrót poza rytmem. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać. To jest właśnie jeden z moich ulubionych poziomów, jeżeli chodzi o tryb Inverted Mode, swoją drogą, ponieważ właśnie tutaj będzie ten zaimplementowany filtr, o którym wam wspominałem już sesję temu, czyli ten przypominający bardzo mocno kreskówki z lat 30. 30. pokroju, wiecie, Myszka Miki czy Cuphead. W sensie Cuphead to jest akurat gierka, no ale wiecie, o co mi chodzi. Zresztą sami sobie zobaczycie po muzyce, która będzie lecieć i klimacie w sumie, jaki będzie nam tutaj towarzyszył. Dobra, moi kochani, jestem z wami z powrotem po jednodniowej przerwie. Ogólnie przerwa ta była spowodowana tym, że troszeczkę, że tak powiem, był Resident Sleeper później w poprzedniej sesji nagraniowej, w sensie w momencie, kiedy zacząłem poziom poza rytmem na odwrót. I troszeczkę nie byłem z tego powodu zadowolony, dlatego w połowie jakby poziomu stwierdziłem, że prześpię się jakby z tym i nagram to po prostu jutro, czyli w sumie dzisiaj, czyli 3 lutego. Ja sobie to nagrywam, wy nie wiem, kiedy to będziecie widzieli, ale w każdym razie lecimy dalej z koksem. I kurczę pieczone, mamy tutaj filtr cupheadowy. To jest właśnie to, o czym wam ostatnio mówiłem, nie? Po prostu kurczę, grając w ten oto poziom na odwrót, to mam wspomnienia z Cupheada i to w sumie całkiem fajne wspomnienia. Może nawet bym powiedział więcej, że to nie do końca się może tylko i wyłącznie z Cupheadem kojarzyć, ponieważ równie dobrze możemy tutaj sobie połączyć to z takimi... z taką kreskówką jak Myszka Miki z lat 30. Wiecie, 1393. 1939. To chciałem powiedzieć, kurczę pieczone. Widzicie, jak ja się ten zaplątałem? Bym wam powiedział, kurde, 5 różnych dat. Ale wiecie, o co mi chodzi. Ogólnie, jak sami zresztą słyszycie po dźwiękach, to są naprawdę lata 30 pełną gębą, co mi się osobiście bardzo podoba. Chociażby po muzyce, jak i po samym klimacie, bo filtr, który tutaj został użyty, to jest naprawdę mój ulubiony zresztą. O, i dopiero mamy pierwszą śmierć. Mam nadzieję, że jako taką mi pójdzie runda bonusowa, bo kurczę pieczone, wczoraj to jak ja to przechodziłem i nagrywałem, to po prostu pierdzielca myślałem, że dostanę. Tak zwana złośliwość rzeczy martwych, ale dzisiaj wydaje mi się, że jest ten dzień, w którym nie powinno być aż tak źle. Kurczę pieczone. Nie powinno być i już, że tak powiem, wykrakałem. No, wykrakałem i to mocno. Teraz muszę siebie pilnować, to jest najgorsze, bo teraz nie mogę ani razu zginąć. No chyba, że sobie osram klejnot za 3 śmierci i tyle i po prostu polecę do przodu. O, mógłbym tak od razu zrobić. Kurczę pieczone. I tak wiem, że zaraz ktoś mi powie, ale pomidor, lampki świąteczne powinien zdjąć, bo już jest po 2 lutym. A to z tego co pamiętam do 2 lutego powinno się mieć ozdoby świąteczne. Ale te lampki robię mi za tak zwaną dekorację, żeby było, wiecie, jakiś dodatek do tych moich filmików, żeby troszeczkę, ja nie wiem, urozmaicić, że tak powiem. Dobra, jako tako to w miarę wygląda. Bierzemy Aku-Aku, oczywiście, że tak. I straciliśmy Aku-Aku, najgorzej. Tego nie planowałem. To mogę od razu powiedzieć. O, dobrze, dobrze. Wiecie, zależy mi na tym, żeby już też przy okazji miał klejnociki za te, za... za jagody bumpa. Bo generalnie, no, troszeczkę no, słabo by było, gdyby mi się nie udało zebrać, wiecie, tych wszystkich klejnocików. A uważam, że je się najłatwiej, że tak powiem, robi, a raczej zdobywa. Więc teraz lecimy z koksem. Dokładnie tak, tak to miało właśnie wyglądać. Jak najwięcej jagódek zbieramy, żeby po prostu mieć już później klejnocik. Sorki, że ja tak ogólnie mało mówię ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o te serie i te poziomy. No główny powód jest taki, że po prostu to już widzieliśmy. To już jakby jest coś, co mieliśmy okazję zwiedzać już. No i właśnie to jest to, czego ja tutaj bardzo nie lubię. Te po prostu skrzynki, które się odbijają. Swoją drogą ładnie ta runda bonusowa wygląda, w sensie platforma z bonusem bardzo ładnie wygląda. Jest jak najbardziej na plus. I tutaj, kurde, pura w tle na go-karcie. Dobra, ale teraz ja się może skupię, a was tutaj, nie wiem, zostawię, żebyście mogli sobie posłuchać muzyczki z poziomu na odwrót, która troszeczkę się różni, tak przynajmniej mi się wydaje, bo wiecie, odczuwa się ten klimat szafy grającej. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi z szafą grającą, to był też taki... przyrząd, który był bardzo często w latach 30. Że na przykład, wiecie, szli sobie przykładowo jacyś dżentelmeni i szli na przykład do jakiegoś pubu czy jakiegoś takiego innego miejsca i na przykład brali sobie monety, żeby wrzucić do takiej szafy grającej, no i na przykład sobie słuchali jakiś tam muzyk. Jeżeli wiecie, o co mi oczywiście chodzi. Mam taką nadzieję, bo... Kurczę pieczone, no my... Aj! Dobra. Koniec tego dobrego. No i o to chodziło, tak to powinienem od razu zrobić. A tak to się musiałem z tym pierdzielić, kurczę pieczone. I to jest słabe. Dobra. Tutaj mamy skrzynki zabrane, więc nic tu po nas. Kurczę, ale naprawdę, teraz to momentami czuję się, jakbym grał w tego Królika Baksa zagubionego w czasie, w którym to również się zwiedzało poziom z lat 30. Wiecie, mafia i te sprawy wtedy tutaj górowała. I troszeczkę mam wrażenie, że ten wymiar chce nam też to w jakimś stopniu zasugerować. Aczkolwiek, no, nie mnie to oceniać, ja to jestem tylko osobą, która sobie interpretuje to na taki, a nie inny sposób. To wszystko, co tutaj widzicie, już widzieliśmy, tylko że zwiedzamy to od nie od lewej do prawej, tylko od prawej do lewej w tym wypadku. No bo wiecie, idziemy teraz w lewą stronę, nie? Aczkolwiek, no, nie ma co narzekać. I tak ten poziom bardzo ładnie wygląda w trybie odwróconym. Oczywiście tak, wiem co teraz, czego oczekujecie z mojej strony. Wiem, że nie uda nam się już zdobyć klejnociku za za przytrzymanie oczywiście maksymalnie 3 śmierci. No trudno się mówi, no co ja na to poradzę. Chciałem dobrze, no nie wyszło. To mogę od razu z miejsca powiedzieć, że nie wyszło. Aczkolwiek no będą jeszcze okazje, gdzie uda mi się zrobić pełne 100%, tak więc... Co mi to da, że ja teraz będę, nie wiem, załamywał się. Jak nie ten poziom, to drugi pójdzie lepiej, po prostu. Ale i tak mi o wiele lepiej idzie niż wczoraj, to mogę powiedzieć z ręką na sercu. I chyba wszystko się dobrze nagrywa, co nie? Może zobaczę. Tak, wszystko się nagrywa. Super. I to dobrze się nagrywa. Aczkolwiek wiem, że chyba od Crasha sobie znowu krótką przerwę zrobię. I tak już teraz pewnie będziecie mieli kurwiki w oczach, że no jaka przerwa, przecież kurde dopiero co z przerwy wróciłeś. Tak, ale wiecie, no teraz zrobiłem sobie taki ogromny zapas, więc sobie parę dni przerwy zrobię i potem lecę z kolejnymi nagrywkami. Zresztą mam jeszcze pomysł na mini-maraton na Let's Playu z takiej jednej serii, którą chciałem już dawno temu nagrać. W sumie to nagrałem 5 odcinków z tej serii, ale nigdy Let's Playa nie skończyłem. Tak więc mam teraz, że tak powiem, jestem lepiej przygotowany niż to, co próbowałem w 2017 roku i 2018. Tak więc czapki z głów, że tak powiem, będą. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Dobra, lecimy teraz tutaj. Super. O kurde, to mogłem tu od razu skoczyć. O kurcze, już mamy 99 żyć z powrotem. 149 na 215. Mam tylko szczerą nadzieję, że będziemy mieli wszystkie te skrzynki. Bo trochę nie ręczę za siebie, jeżeli się okaże, że nie. Ale kurde tutaj, ale... Ej, co jak co, lubię bardzo powiedzmy ten filtr, ale w tym wypadku to jak tak patrzę na to, to kurczę jest za jasno, za jasno. Oj, i nie ogarnąłem teraz, że tutaj ten... Że tutaj trzeba odpalić tego... Lani Loli. Więc teraz jeszcze wystrzelmy się. Dobra. Mamy to i teraz zium, 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 zium. Kurde, to trzeba bardzo szybko reagować, dlatego dobrze, że w sumie ten klejnot za 3 śmierci będę robił kiedy indziej, bo tutaj bym chyba nie dał rady. No tu muszę naprawdę obrać taką solidną taktykę. A na razie to wychodzi to jak wychodzi, co sami zresztą widzicie.